Będąc dziennikarką i prezenterką, skupiam na sobie uwagę widzów. Choć nie jestem pewna wielu aspektów swojego wizerunku, kolor skóry nie stanowi dla mnie kłopotu. Niektórzy jednak są gotowi użyć kremów wybielających dla rozjaśnienia koloru skóry. Postanowiłam się dowiedzieć, dlaczego to robią. Zbadam wielomilionowy rynek kosmetyków do wybielania. Porozmawiam z ludźmi, którzy twierdzą, że jasne znaczy lepsze. Udowodnię, że można kupić zakazane kremy wybielające i na własnej skórze przetestuję popularny wybielacz. Z rodziną porozmawiam na temat obsesji na punkcie jasnej skóry. To największy koszmar mojej mamy. Chcę być biały. Wychowałam się w Wielkiej Brytanii w wielorasowym otoczeniu i nie rozumiem ciemnoskórych osób, które chciałyby wybielić skórę. Czasem jednak odnoszę wrażenie, że wśród ludzi z mojego kręgu kulturowego jestem w mniejszości. O pierwszą opinię zwróciłam się do przyjaciółki i prezenterki Nikki Bedi, jedynej znanej mi Hinduski o tak jasnej skórze. Jesteś pewnie bardziej indyjska ode mnie. Ale moje pytanie brzmi, jak bardzo czujesz się i jesteś Hinduską? Ojciec był Hindusem. Nazywał się Arvind Sumat Magulka. Rodzice ochrzcili mnie Niki Lakunta, ale matka jest Angielką. Czy kiedy dorastałaś z uwagi na jaśniejszą karnację, byłaś ulubienicą rodziny ze strony ojca? Chyba tak jak wszyscy. Skąd w Indiach tylu białych? To nieprawda, że biali są spuścizną epoki kolonialnej. Pierwszymi białymi, którzy pojawili się w Indiach, byli Arianie, potem Mogołowie, a na końcu Brytyjczycy. Ludzie napływający do Indii mieli jasną karnację i oczy. Stąd u Hindusów taka różnorodność. Jaką rolę odegrał system kastowy? Niewykluczone, że najważniejszą. Najciemniejszą skórę mieli bowiem pracujący na słońcu rolnicy. Dlatego silna opalenizna była cechą ludzi zdolnych szczebli drabiny społecznej. Jej brak natomiast oznaczał pewien status, bo tacy ludzie nie pracują na zewnątrz. Komu łatwiej było znaleźć partnera? Ludziom o jaśniejszej karnacji. Kolor skóry miał znaczenie tak samo u kobiet, jak i mężczyzn. Był bowiem synonimem pozycji społecznej. Dziś niestety wciąż to ma znaczenie. Osiedlający się w Europie Azjaci wnoszą wschodnie rysy, czego dowodem jest moja rodzina. Tata wychował się w Bradford. Nigdy nie traktowano mnie inaczej z powodu koloru skóry. Moja mama mieszka tutaj dopiero od lat 70. Od razu zauważyłam, że wszyscy są jaśniejsi. Dlatego ma fioła na punkcie jasnej skóry. Tata bez przerwy się śmieje, bo na wakacjach mama zawsze chowa się przed słońcem. Zasłoniłaś się od stóp do głów, żeby się nie opalić. Dbam o skórę. Kiedy wracamy z wakacji, sąsiedzi pytają, czy w ogóle wyjeżdżała. Dla mojej mamy największą obelgą jest powiedzenie, że ma ładną opaleniznę. Wtedy najchętniej by ją starła.
Pamiętam, co mówili znajomi, kiedy jako dziecko pojechałam do Indii. Śmiali się, że zmieniasz kolor, ale ty nic sobie z tego nie robiłaś. Szybko łapiesz opaliznę, dlatego musiałam na ciebie uważać. Kiedy chciałam nasmarować cię kremem, ty wolałaś się bawić. No, mom. And I said, you're getting dark. And you said, I don't care. I want to play. Rodzina inaczej cię traktowała? Owszem, jak małą księżniczkę. Miałam najjaśniejszą skórę ze wszystkich. Pamiętam, jak szorowałam mydłem młodszą siostrę, która była trochę ciemniejsza. Nie podobało mi się, że z niej żartują tylko dlatego, że siostra ma jaśniejszą skórę. Śmiali się z niej? Pewnie. Tak jak my z ciebie. Kiedy mama przeprowadziła się do Anglii, od razu zaczęła się rozglądać za mydłami, które wybieliłyby jej skórę. A ty nie chciałeś mieć jaśniejszej skóry? Przez myśl mi nie przeszło, że mam ciemną. Jesteś brązowy. Moje pokolenie żyje pod presją rodziny i otoczenia. W bollywoodzkich filmach to bledsze dziewczęta podbijają serce mężczyzn. W jaki sposób można rozjaśnić skórę? Pora udać się na zakupy. Koraliki, świecidełka, bransoletki? Ale najpierw praca. Jeśli chcemy przetestować preparaty do wybielania, mamy z czego wybierać. Ile tego jest? Ten bardzo dobrze się sprzedaje. Rozjaśnia, wygładza i nadaje zdrowy wygląd twojej skórze. To zestaw do rozjaśniania. Mini pracownia w domu. Wybieram ten. Testowała pani któreś z nich? Klienci chwalą ten. Dlatego raz spróbowałam. Nawet kasjer myśli o jaśniejszej skórze. Bardzo chce się pan rozjaśnić? Odrobinę. Zauważyłam, że niektórzy mają obsesję na punkcie jasnej karnacji. Problem ten dotyczy wielu osób, nie tylko tych z nieco ciemniejszym odcieniem skóry. Zna pani kogoś, kto stosuje preparaty wybielające? Kilku moich znajomych takich używa. Czy warto rozjaśniać sobie skórę? Tak, bo wtedy jest się ładniejszą. Jak jasną chciałaby mieć pani skórę? Tak jak Beyoncé. Rozjaśnienie skóry to w Wielkiej Brytanii żyła złota. W drogeriach znajdziecie dziesiątki preparatów. Kremy, płyny, żele, mydła, mleczka. Problem nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii. W internecie znajdziemy setki takich produktów. W sieci jest tyle reklam, że nie sposób tego ogarnąć. Przeglądnę tylko kilka, żeby sprawdzić, jak producenci próbują zwabić klienta. Chcesz rozjaśnić cerę, zwalczyć oznaki starzenia i rozświetlić skórę? Mnie najbardziej szokuje fakt, że produkt reklamuje głowę androida. Poszukajmy innych. Pożegnaj się z ciemną skórą. Say goodbye to dark skin. Wow. That looked like Wygląda, jakby sam Bóg zesłał nam ten produkt. To smutne, że ktoś wmawia młodym ludziom, że do osiągnięcia sukcesu lepiej mieć jasną skórę. They should have light skin.
Na szczęście nie każdy to kupuje. W Manchesterze umówiłam się na spotkanie z Rani Morty, która w sztuce Odcienie brązu wspomina dzieciństwo. Czy po tylu latach wybielania moja skóra nie będzie mniej wrażliwa niczym skóra nosorożca? Co się stało w dzieciństwie, że postanowiłaś o tym napisać? Kiedy miałam 5 lat, babcia powiedziała mi: jesteś ciemna, tak jak ja. Dlatego pamiętaj, musisz być w czymś dobra, bo dla wyglądu nikt się z tobą nie ożeni. Po jakimś czasie coś się we mnie zmieniło. Zrozumiałam, że babcia nie chciała mnie przestraszyć ani wywierać presji. Zwyczajnie podzieliła się swoimi doświadczeniami, kiedy jako dziecko była obiektem drwin i żartów z uwagi na kolor skóry. Dawno temu zrozumiałam, że ludzie mają obsesję na punkcie jasnej skóry, jako symbolu piękna. Gdzieś w środku nadal noszę to brzemię. Daję o sobie znać w sytuacjach, kiedy inni nas oceniają. Na przykład na weselach ludzie inaczej na nas patrzą. Na przyjęciach nieraz słyszałam, jak kobiety krytykują ciemniejszy odcień skóry innych. Takie stereotypy funkcjonują w społeczeństwie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak źle wpływa to na naszą psychikę. Wydawcy magazynów nieustannie narzucają nam styl, rozmiar, kształt, wagę i wzrost. Lecz Azjatki żyją pod jeszcze większą presją. Na rynku znajdziemy dziesiątki magazynów mody. Choć tylko niektóre ukierunkowane są na odbiorcę azjatyckiego, wszystkie pokazywane w nich modelki mają wyjątkowo jasną skórę. Na ostatniej stronie tego samego magazynu, dla chcących wyglądać jasno i pięknie, reklama kremu wybielającego z fotografią wybielonej modelki. Spróbuję umówić się na spotkanie z wydawcą popularnego magazynu Azjatka, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak otwarcie lansują jasną cerę. Czekając na odpowiedź, korzystam z zaproszenia na zorganizowany przez magazyn pokaz mody ślubnej. Idealna okazja, aby przyjrzeć się stylowi, który promuje. Wyglądają nienaturalnie. Dla Azjatów ślub córki jest największym wydarzeniem w życiu. Wtedy najczęściej rośnie presja, aby dziewczyna rozjaśniła skórę. Wypróbowałam produkt polecony przez osobę, której spodobał się jego efekt. Zrobiłam to za namową mamy. Dlaczego cię namawiała? Mówi, że mam zbyt ciemną cerę. Jak zareagowałaś, kiedy mama zaproponowała ci użycie kremu wybielającego? Nie chciałam uwierzyć, że naprawdę tak pomyślała. Przecież inne Azjatki są ode mnie ciemniejsze. Ale czasem rodzice oczekują od nas nie wiadomo czego. Prawie każdy wizażysta, który przygotowuje pannę młodą, będzie chciał na siłę rozjaśnić skórę twarzy. Jawad Ashraf należy do brytyjskiej czołówki azjatyckich wizażystów. Co panny młode najczęściej sobie rozjaśniają? Twarz, szyję, ramiona i dłonie. Wszystkie muszą mieć identyczny kolor. Wśród Hindusów funkcjonuje stereotyp, że im dziewczyna jaśniejsza, tym ładniejsza. Chcę wyglądać tak jak hinduska panna młoda. Nie trzeba było długo czekać na widzów. Tego podkładu użyłeś, przygotowując modelkę? Tak. Zaczynasz się zmieniać.
Nigdy nie chciałam rozjaśniać skóry, ale mama ma na tym punkcie obsesję. Pewnie powie, że powinnam nosić taki podkład, występując przed kamerą. Co o pracy Jawada sądzą obserwujące nas kobiety? Podoba się? Też chciałabym tak wyglądać. W takiej bieli wygląda pani o wiele lepiej. Czy kolor pasuje do rąk? Nie, ale nie musi. Wychodzi pani za mąż? Nie wiem, czy z takim makijażem ktoś by mnie chciał. Na fotografii wyszłaby pani bardzo ładnie. Chcę zobaczyć. Wyglądam okropnie, owszem. Nie do wiary, że mogłam się komuś podobać. Chyba mnie teraz nie zostawisz. Potrzebuję mydło i ręcznik. Nie rozumiem, dlaczego niektóre kobiety chcą tak wyglądać, zwłaszcza w dniu ślubu, kiedy są w centrum uwagi. Wyglądam jak trup i czuję się okropnie. Chcę odzyskać dawny kolor skóry. Na szczęście mogę to zmyć. Gdyby rozjaśniacz działał permanentnie, już bym taka została. Zanim przetestuję któryś z kremów, upewnię się, że są bezpieczne. Po drodze na spotkanie z dermatologiem skusiłam się na kupno jeszcze jednego rozjaśniacza. Nawet w Harrodsie znajdziemy kolekcję rozjaśniaczy Givenchy o wdzięcznej nazwie Dr. White. Amar Khan kieruje kliniką dermatologiczną. Podobno masz dla mnie kilka kremów. Kilka kremów i pytań. Okazało się, że nasze mamy są zwolenniczkami rozjaśniania skóry. Jeszcze na studiach poszliśmy do kolegi, który właśnie został ojcem. Kiedy moja mama zobaczyła dziecko, powiedziała, jakie ono ciemne. Zwróciłem jej uwagę. Oczywiście przeprosiła i powiedziała, że się jej wymsknęło, ale to pokazuje, jak nam trudno porzucić wyniesione z domu przyzwyczajenia. Dr. Khan leczył wielu ludzi, którzy zniszczyli sobie skórę, używając niesprawdzonych kremów. Ciekawe, czy któryś z moich okaże się wystarczająco bezpieczny. Poszukajmy składu. Witamina B, gliceryna, tlenek tytanu, który chroni skórę przed promieniowaniem. Ogórek, aloes, olejek migdałowy, wybielacz. Ciekawe jaki. Który decyduje się pan przetestować? Z całej kolekcji wybrałbym ten. Dr. Khan zdecydował się przetestować krem Givenchy, którego składniki są nieszkodliwe. Lecz cena 90 funtów za opakowanie nie należy do najniższych. Producent obiecuje, że krem rozjaśni skórę, blokując zachodzące podczas pigmentacji mechanizmy biologiczne. Ciekawe, czy poskutkuje. Aby test wypadł prawidłowo, dr Khan mierzy kolor skóry, zanim zacznę stosować krem. Producent zapewnia, że skóra stanie się jaśniejsza w ciągu 8 tygodni. Urządzenie bada zmiany w ilości pigmentu. Zabrałam kamerę do domu, żeby rejestrować postęp kuracji. Givenchy, jeden z graczy na rynku. Nie cieszę się, że muszę to nakładać, lecz dr Khan zapewnił mnie, że to jeden z bezpieczniejszych preparatów. W ciągu ostatnich 5 lat ze sklepowych półek zniknęły tysiące produktów zawierających substancje szkodliwe. Wciąż jednak można trafić na kremy mogące uszkodzić skórę.
Jawad, który robił mi ślubny makijaż, powiedział, że jego siostra stosowała zakazany kosmetyk i do dziś cierpi z tego powodu. Co się stało z twoją skórą? Ponieważ brat pracuje w branży kosmetycznej, zapytałam go, który krem do rozjaśniania by mi polecił. Nie wskazał konkretnej marki, ale ostrzegł, że powinnam z nimi uważać. Tyle słyszałam o różnych kremach i pomyślałam, co mi się może stać. Zaczęłam stosować jeden krem. Minął miesiąc, dwa. Znajomi mówili, że ładnie wyglądam, a im więcej mnie chwalili, tym więcej kremu nakładałam, aż zauważyłam pęknięcia na skórze. Szugufta wyrzuciła wszystkie kremy, lecz 9 miesięcy później na jej skórze wciąż widać blizny i pryszcze. Kiedy pojawiły się pęknięcia, zaczęłam się martwić, bo brat przecież mnie ostrzegał. Co było dalej? Lekarz stwierdził, że to infekcja skóry. Leczenie miało trwać 2 miesiące, ale wciąż nie widać poprawy. Nie wiem, czy w ogóle nastąpi. Przestałaś używać kremów wybielających? Na zawsze. Teraz tylko proszę brata, żeby mi nakładał jasny podkład. Wciąż więc chcesz mieć jaśniejszą skórę, tak. Od dziecka mówi się nam, że mam mieć jasną skórę, żeby ładniej wyglądać. Co pamiętasz z dzieciństwa? Jako dziecko wyjechałam z siostrą i ciotką do Pakistanu. Jej córka ma wyjątkowo jasną skórę, dlatego zawsze nam powtarzała, że musimy myć twarz kilka razy dziennie i stosować kremy, a wtedy skóra stanie się jaśniejsza. Miałam może 7 lat i nic sobie z tego nie robiłam, ale z czasem jej komentarze zaczęły mnie ranić. Wtedy jej uwierzyłaś? Tak, bo jeśli dziewczyna miała jasną skórę, cała wioska mówiła, że taka ładna. Wtedy nabrałam przekonania, że tylko jasne dziewczęta są ładne. Dziś Szugufta nie pokazuje się na ulicy bez makijażu. She refuses to be seen outside the house without her makeup. Współczuję jej, bo posunęła się zbyt daleko, aby zmienić naturalny kolor i to za pomocą preparatów, które trwale uszkodziły jej skórę. Jednym z najszkodliwszych związków chemicznych stosowanych w kremach rozjaśniających jest hydrochinon, który zakłóca produkcję melaniny, chroniącej nas przed działaniem promieni słonecznych. Niektóre badania wskazują, że hydrochinon może wywoływać raka, a długie stosowanie może prowadzić do ochronozy, w wyniku której skóra grubieje i ciemnieje. Hydrochinon został wycofany z rynku w roku 2000, lecz zawierające go produkty wciąż są w obrocie. Sami zobaczcie. Zakazane produkty można kupić spod lady, a czasem prosto z półki. Wracam do samochodu obejrzeć zakupy. Time to report back to the camera crew. Well, that was all very exciting. Ciekawe doświadczenie. Oto cała torebka nielegalnych kosmetyków, a w każdym hydrochinon. Substancja, która w Wielkiej Brytanii jest nielegalna. Co o szkodliwych kremach powie dr Khan? Wszystkie zawierają hydrochinon. Czyli substancję zakazaną. Zgadza się. Można ją stosować przy leczeniu hiperpigmentacji, ale nie jako składnik kosmetyku do rozjaśniania skóry. W Wielkiej Brytanii stosowanie hydrochinonu, nawet do celów medycznych, jest ograniczone. I tylko lekarz może go podawać. Hydrochinon powinien zniknąć z półek. Oto co odpisał Urząd Ochrony Praw Konsumenta na wiadomość o moich zakupach. Podejmiemy niezbędne kroki prawne wynikające z obowiązujących przepisów. Nie wykluczamy postępowania sądowego.
Dobrze, że zakazano sprzedaży szkodliwych dla zdrowia preparatów. Lecz nurtuje mnie pewna podstawowa kwestia. Nakładając na twarz krem Givenchy, zastanawiałam się, co o swoich produktach sądzą producenci. To oni tworzą mit, że piękna skóra to jasna skóra. Nawet jeśli kremy rozjaśniające są bezpieczne, to czy ich sprzedaż jest etyczna? PharmaClinics uchodzi za lidera branży preparatów do skóry. Zapytałam, dlaczego oferują rozjaśniacze. Lecz w lakonicznej odpowiedzi poinformowano mnie, że firma nie komentuje delikatnego dla większości swoich klientów tematu. Ponieważ PharmaClinics nie jest jedynym producentem, znalazłam w sieci innych. Zainteresowała mnie kolejna brytyjska firma, Nur76. Chętnie porozmawiam z nimi na żywo. Ciekawe, czy już się rozjaśnili. W Manchesterze działa jeden z największych brytyjskich dystrybutorów kremów rozjaśniających. Preparat Nur76 dostępny jest tylko w sieci, a ja umówiłam się na spotkanie z właścicielem firmy. Jak pana rozpoznam? Abdul Alim stworzył od podstaw firmę handlującą wyłącznie preparatami do rozjaśniania skóry. Rok temu jego firma miała 7-cyfrowe obroty. Zaczynał pan siedząc przed komputerem w swoim mieszkaniu? Zgadza się. Choć dziś zatrudniamy tylko 5 pracowników, nasz roczny obrót wynosi 1 000 000 funtów. Abdul założył firmę po tym, jak sam zastosował rozjaśniacz. Po powrocie z urlopu pociemniała mi skóra, ale pomógł mi krem. Wtedy postanowiłem zająć się produkcją i sprzedażą preparatu, którego formułę opracowali dla mnie dermatolodzy. Do twarzy ci z opalenizną, ale miałeś wrażenie, że twoja skóra za bardzo pociemniała. Azjaci są przekonani, że ciemna skóra nie jest symbolem piękna. To dobrze, że ludzie chcą sobie rozjaśniać skórę? Osobiście uważam, że taka decyzja powinna mieć racjonalne uzasadnienie. Nie sądzi pan, że podtrzymywanie mitu, że skóra powinna być jaśniejsza, jest nieetyczne? To indywidualna sprawa każdego człowieka. Czy sprzedaż noży też uznajemy za nieetyczną, jeśli komuś służą one do zabijania? Pewnie nie. Właśnie. Więc to kwestia indywidualna wyłącznie. Abdul jest biznesmenem, który wiedział, jak zareagować na potrzeby rynku. Jeśli nie on, zrobi to ktoś inny. Właśnie tak firmy kosmetyczne zarabiają pieniądze. Rozmowy z firmami zaczynają przynosić wyniki. Wydawca magazynu Asiana skierowanego do Azjatek umieścił artykuł na temat kremów rozjaśniających. Bardzo mi się to spodobało, lecz 2 strony wcześniej znalazła się reklama Lightenexa firmy PharmaClinics, a na ostatniej stronie Lightenex Plus dla ciemnej skóry. Muszę porozmawiać z wydawcą. I think words to be had with this Asiana magazine. Następnego dnia udało mi się umówić na spotkanie. W końcu będę miała okazję zadać nurtujące mnie pytanie. And finally, I get to ask the one question that's really been bugging me. Dlaczego wszystkie modelki mają rozjaśnioną skórę? Nie wszystkie. Pracują dla nas kobiety o naturalnie ciemnej karnacji. Modelka z okładki tego numeru ma ciemną skórę. Nie wygląda. Może to przez makijaż, ale naprawdę ma ciemną skórę. Mówimy o tej samej kobiecie? Mamy nowe pokolenie dziewcząt przekonanych, że można być piękną, będąc brązową. Spotyka się to z entuzjastyczną reakcją naszych modelek oraz czytelniczek. Jak pani widzi, przełamujemy stereotyp. Skoro magazyn pokazuje młodym Azjatkom, że nie muszą rozjaśniać skóry, żeby stać się ładniejszymi, dlaczego zamieszczacie takie reklamy? Połowa czytelniczek wierzy, że takie kosmetyki poprawiają ich urodę.
a co za tym idzie samopoczucie. Dlatego i tak będą je stosowały. Lecz robią to głównie dlatego, że media bombardują wizerunkami kobiet o nienaturalnym kolorze skóry, który stawia się jako symbol piękna. Dlatego też mówimy czytelniczkom, że nie muszą stosować takich kosmetyków, żeby ładnie wyglądać. Skoro tak, pozbądźcie się reklam, bo dostają od was sprzeczny komunikat. Też się temu sprzeciwiam. Jestem zaskoczona, że Anisha wyraża swoje zdanie, które przeczy polityce wydawnictwa. Zgadzam się z tobą i zamierzam pociągnąć ten temat, bo po ostatnim numerze czytelniczki pytały, dlaczego na łamach tego samego magazynu znalazł się artykuł krytykujący rozjaśnianie skóry oraz reklamy kosmetyków o takim właśnie działaniu. Jako redaktor naczelna chciałabym, żeby takie reklamy zniknęły z naszego magazynu. Po dwóch miesiącach wydawnictwo wróciło do starej praktyki, a zarząd wydał oświadczenie, w którym czytamy, że jeśli kosmetyki nie są szkodliwe dla zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je reklamować. Ich skuteczność zaś pozostawia decyzji i ocenie czytelników. Wróćmy do tematu. Czy po 8 tygodniach i 102 aplikacjach krem firmy Givenchy rozjaśnił moją skórę? Dr. Khan znowu mierzy poziom pigmentu w mojej skórze. Pytanie, czy krem dał obiecany efekt? Zauważyłaś jakąś różnicę? Kilka tygodni temu koleżanka powiedziała, że moja skóra ładnie wygląda, więc nie wiem. To zdjęcia przed i po. Po 8 tygodniach kuracji dzięki regularnemu wcieraniu kremu wyrównał się rozkład pigmentu w skórze. Teraz wygląda ona o wiele lepiej. Pytanie jednak brzmiało, czy krem rozjaśnił skórę. Teraz jest w niej więcej pigmentu, bo jesteś bardziej opalona niż ostatnio, co nie zmienia faktu, że krem nie rozjaśnił skóry. W rzeczywistości skóra nieco pociemniała. Co teraz o tym sądzicie? Krem, który miał rozjaśnić skórę, nie zdał egzaminu. Co więcej, złapałam świeżą opaleniznę. Mam kilka pytań do pana Givenchy. Ciekawe, co odpowie. Na spotkanie w londyńskiej siedzibie firma oddelegowała z Paryża jednego z naukowców. Może on wytłumaczy, dlaczego rozjaśniacz nie podziałał. Rozumiem, że wypróbowała pani oba kremy. Choć stosowałam je przez 8 tygodni, jedyne, co zaobserwowaliśmy, to poprawa jakości skóry. Lecz krem jej nie rozjaśnił. Mówiąc o rozjaśnianiu, należy wspomnieć o działaniu słońca, które wpływa decydująco na kolor skóry. Wszystkie testy mające dowieść skuteczności rozjaśniaczy prowadzone są w okresie zimowym. To nie zmienia faktu, że krem zawiódł. Pytanie, czy naprawdę trzeba rozjaśniać sobie skórę, żeby czuć się ładniejszym? Dla ludzi to poważna decyzja, ale spójrzmy na to z innej strony. Co jest lepsze? Kosmetyki zawierające szkodliwe substancje, czy takie, które są całkowicie bezpieczne? Osobiście cieszę się, że dr White nie rozjaśnił mi skóry.
Lecz to nie powód, dla którego chciałabym, żeby takie produkty zniknęły ze sklepów. Kiedy ludzie zobaczą na półkach kosmetyki do rozjaśniania renomowanych firm dyktujących wzory piękna, kupią je bez wahania. Chcą wyglądać jak osoby reklamujące dany produkt. Jesteśmy otoczeni firmami, które chcą nam narzucić swoją wizję piękna, przez co stajemy się kimś, kim nie jesteśmy. Podczas kiedy ciemnoskórym ludziom wmawia się, żeby ją rozjaśnili, biali uganiają się za całoroczną opalenizną. Może czas postawić na azjatycką urodę? Przyjechałam do Bedford odwiedzić rodziców, ale najpierw dokończę dzieło. To dla mamy największy koszmar. Mam dla niej niespodziankę. W hotelu obok domu rodziców umówiłam się na zabieg u wizażystki. I jak? Podoba mi się. Wygląda całkiem naturalnie. Dobrze mi z tym, że jestem brązowa. Ale co powiedzą rodzice? Jeśli mama się na mnie pogniewa, to będzie wasza wina. Hej, mama! Cześć! Coś ty ze sobą zrobiła? Jak ty wyglądasz? Podoba ci się? Okropne. To tylko makijaż. Już się przeraziłam. Nie płacz. Jestem w szoku. Powiedz coś. Nie chciałabym, żebyś tak wyglądała. Robię to, żeby pokazać widzom, że kolor skóry nie jest najważniejszy. Oczywiście, że nie. Gdybym się taka urodziła, chciałabyś, żebym rozjaśniła skórę? Wykluczone. Już dawno przestałam tak myśleć. Jak wyglądam? Jak Anita. Zaskoczyłam się? Bardzo. Gdzie tata? Boże, kto to? Oh my God! What do you think? What's wrong with your face? Nigdy tak nie wyglądałem. Wciąż jesteś sobą. O to chodziło. Jestem sobą. Bez względu na to, co się nam wmawia, z naturalnym kolorem skóry będzie nam zawsze do twarzy. Zmieniając odcień, nie zmienimy siebie. Uświadomiłam sobie, pod jaką presją żyją młode kobiety. Lecz bez względu na to, kim się jest i gdzie się żyje, nie należy zmieniać tak ważnej części siebie, jaką jest kolor skóry. Bądźmy dumni z naszego wyglądu. Dlatego apeluję do dziewcząt oglądających ten program. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałyście się nad stosowaniem kremu rozjaśniającego, wybijcie to sobie z głowy. Zróbcie sobie jednodniowy makijaż, porozmawiajcie z mamą i pokażcie, że i bez zmieniania koloru skóry wyglądacie wspaniale. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Łukasz Migacz, czytał Marek Lelek.